Dzień dobry Państwu, tacy dzień dobry u mnie w niedzielę w Stanach Zjednoczonych. Jeśli Państwo mnie oglądają w Polsce, dobry wieczór, a właściwie dobre popołudnie. Jesteśmy już po walce Adama Kownackiego, wygrana w szóstej rundzie z Iago Quiladze podczas gali w Barclays Center. Wygrana nie bez przygód, wygrana przez KO, aczkolwiek od razu zaznaczam techniczną, ważną rzecz, być może nie wszyscy z Państwa wiedzą. Walka nie została przerwana przez sędziego ringowego, tylko została przerwana przez trenera Iago Quiladze, Freddy Roacha, który dał znać sędziemu technicznemu tej gali. Każda gala w Stanach Zjednoczonych ma takiego sędziego, w Polsce również. I właśnie temu sędziemu technicznemu przekazał trener Freddy Roach, żeby walkę zatrzymać. Wydaje mi się, że widział już wystarczająco wiele. Widział to samo, co my. Kontynuowanie tej walki nie miało sensu, a była tylko kwestia, jak bardzo zbity zostanie Iago Quiladze. Gratulacje dla Adama Kownackiego. Oczywiście wielkie, jak zawsze. Adam po raz kolejny wychodzi, zaprzecza schematom, że pięściarz powinien wyglądać w ten czy inny sposób. Wygrywa zawodnikami, którzy na pewno w konkursie piękności byliby od niego lepsi. Pięściarstwo, boks zawodowy z konkursem piękności nie ma nic wspólnego. Jest warto, żeby o tym wielu pięściarzy pamiętało. A teraz o samej walce. Przede wszystkim sam Adam Kownacki, z którym rozmawiałem może godzinę temu przed nagraniem tego segmentu, tak to widzę, powiedział, że jest zły na siebie za to, że zbyt szybko chciał znokautować Iago Quiladze, zbyt chaotycznie atakował w tych pierwszych dwóch rundach, zebrał parę mocnych ciosów, między innymi ten, który rozbił mu nos. Mówi Adam Kownacki, że to zupełnie niepotrzebne z jego strony, ta cała otoczka tej walki, świadomość tego, że tą walkę prawdopodobnie trzeba wygrać przez nokaut, nie czekać na decyzję sędziów, w jaki sposób według Adama na pewno na niego zadziałała. A kiedy walkę już uspokoił, kiedy zdał sobie sprawę, że ta liczba uderzeń, które zadaje i siła, z jaką zadaje te uderzenia, zupełnie na Quiladze wystarczą, ten boks był zdecydowanie bardziej ułożony. Zacznę może od tego, co mówili przed komentujący tą walkę Steve Farhood z Showtime'u, jak również były mistrz świata Sean Porter. Było widać wyraźnie na początku, nastawienie było wyraźne i każdy, kto oglądał przekaz amerykański, może to potwierdzić. Nastawienie było jedne. Quiladze ma tą walkę wygrać. Quiladze jest lepszy, ma lepszego trenera, trenera, który z byle kim nie trenuje, i tak dalej, i tak dalej. Ta narracja zmieniała się w trakcie walki. Do drugiej rundy panowie jeszcze byli przekonani na temat późniejszego sukcesu Quiladze. Natomiast od trzeciej rundy pierwszy Sean Porter zaczął zwracać uwagę na fakt, że ciosy Quiladze nie robią nic specjalnego wrażenia na Kownackim, że Kownackiego determinacja zdecydowanie przewyższa to, co potrafi zrobić w obronie. Coraz bardziej zmęczony i psychicznie, i fizycznie Quiladze z atakami Polaka. To znaczy nic. W którym momencie ja byłem pewny, że walka będzie wygrana, chyba w ostatnich 15 sekundach drugiej rundy, kiedy Quiladze zrobił coś, czego absolutnie nie powinien zrobić, a mianowicie zaczął się z Kownackim bić. W tym momencie wiedziałem, że nie ma już siły uciekać, nie ma determinacji, przygotowania fizycznego, żeby uciekać, że tą walkę przegra. I tak też się stało. Od połowy trzeciej rundy coraz większa dominacja Adama Kownackiego. Knockdown w czwartej rundzie, ten knockout, a właściwie przerwanie walki przez Freddy Roacha, bo wydaje mi się, że sędzia by tą walkę kontynuował, gdyby nie było decyzji Roacha, żeby tą walkę przerwać. No i widzieliśmy, co się stało dalej. Adam Kownacki, 17 zwycięstw, 0 porażek, 14 przez knockout. Temat numer 2. Częste pytanie od Państwa w środku nocy, czy teraz nad ranem tutaj w Stanach Zjednoczonych, co ze zdrowiem Adama Kownackiego. Jak wspomniałem, rozmawiałem przez chwilę z Adamem Kownackim na ten temat. Adaś mówi, że spotkał w szpitalu Iago Quiladze. Iago Quiladze wyglądał znacznie gorzej niż ja, mówi Adam Babyface Kownacki, który, jak wiemy, do wszystkiego podchodzi na luzie i podchodzi do boksu również w ten sposób. Prześwietlenia wykazującego czegoś mocniejszego, jakiegoś mocniejszego złamania nie udało się jeszcze zrobić. Nie wiem, czy Adam zrobi to później, dzisiaj, czy nie zrobi tego w ogóle. W każdym razie komisja stanowa stanu Nowy Jork postanowiła, że
W związku z tymi obrażeniami nosa przez minimum 60 dni Adam Kownacki niczego więcej z boksem mieć nie powinien. Odpoczywać, oglądać telewizję. Nie wiem, co Adam robi, lubić z małżonką w wolnym czasie. W każdym razie wszystko, tylko nie boks. Ale jak mówię o tym luzie Adama Kownackiego, chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jak Państwo oglądają walki Adama Kownackiego, radzę popatrzeć na wyraz twarzy Adama Kownackiego w pierwszej, drugiej, trzeciej, piątej, szóstej. Nie ma znaczenia, w której rundzie. To jest ten sam człowiek. Adama po prostu nic nie rusza. On wychodzi na ring i robi swoje. Nie ma tam jakichś nerwów, stresów, wymachiwania rękoma, jakiejś chwili zwątpienia, tego w ogóle nie ma. To jest ten sam człowiek w pierwszej rundzie, w drugiej, w trzeciej, końcowej rundzie, zostaje wtrafiony w twarz, on trafia kogoś w twarz, nie ma różnicy. Olbrzymi plus w boksie. Nie wiem, czy to się da przecenić. Mądrzejsi ludzie ode mnie, jeśli chodzi o boks, powiedzieli, że boks to 90% głowa i... No i parę innych rzeczy, a 10% umiejętności, bo te wszystkie mają, wszyscy mają te same. Jeśli chodzi o Adama Kownackiego, oczywiście nie jestem w stanie być przekonany, że walczyłby gorzej, gdyby stracił, nie wiem, 7-8 kg. Moim zdaniem walczyłby jeszcze lepiej. Natomiast jedna rzecz, na którą zwracali uwagę zarówno dziennikarze, jak i wszyscy oglądający tę walkę, że a wygląd Adama Kownackiego jest absolutnie mylący. Adam ma kondycję na 10 rund, na 12 rund, na 15 jakby było trzeba. Zresztą dzisiaj z nim rozmawiałem, to mówił, że on dopiero wchodził na ten wyższy bieg koło tej 6 rundy, a dalej byłoby jeszcze gorzej. I to jest rzeczywiście fakt. W ciągu tych 6 rund miał 3, których wyprowadzał 70 ciosów na rundę. To jest doskonała przeciętna, jak się ma 155 funtów, czy powiedzmy 70-65 kg, przekładając to z amerykańskiego na nasze. Czyli ta liczba zadawanych ciosów powoduje, że można by pomyśleć, że Adam po 2 minutach, nie wiem, przewróci się sam i będzie zmęczony. Nic z tych rzeczy. Jakiś nieprawdopodobny metabolizm, nie wiem, trzeba by chyba było zbadać Adama pod tym kątem, może to jakiś człowiek w ogóle z innej planety, bo patrząc na niego nigdy by się nie przypuszczało, że będzie to pięściarz, który jest w stanie wyprowadzić 70 ciosów na rundę i wygrywać. To ta część wygrana, natomiast co dalej? Nie ma naprawdę, proszę Państwa wierzyć mi na słowo, nie ma naprawdę żadnego sensu dyskutowania dzisiaj, 24 czy mniej godzin po walce Adama Kownackiego, kto następny, co dalej. Nawet nie chodzi o te 60 dni, kiedy nie ma prawa dotknąć się rękawic. Chodzi mi bardziej o fakt, że tak w boksie nic nie działa. Ja mogę Państwu rzucić jakieś tam nazwiska typu, nie wiem, Jarrell Miller, Brazil, ten czy inny, ale to jest bez sensu, ponieważ ja będę Państwu opowiadał rzeczy, które nie mają żadnego przełożenia na rzeczywistość. Rozmowy na temat dalszej kariery Adama Kownackiego rozpoczną się po 60 dniach. Kiedy będzie mógł wrócić do treningów, kiedy będzie wiadomo, co może zrobić, czy jest zdrowy i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że Mati Borek chce go ściągnąć na obóz do Łomnicy, zawsze może pojechać, bo nie musi boksować na tym obozie. Natomiast jeśli chodzi o ewentualnych rywali, poczekamy, zobaczymy. Nie zgadzam się, absolutnie nie zgadzam się z opinią Steve'a Farhuda z Showtime'u, mojego szanownego kolegi, którego znam wiele, wiele lat, który twierdzi, że Adam powinien brać natychmiast dobre walki, bo z tym stylem walczenia, czyli full atak, obrona przy okazji, w każdej chwili może przegrać. To nie jest prawda, bo to można było powiedzieć przed walką ze Szpilką i Kiladze. Teraz już wiemy, że wychodzą pięściarze, którzy wydawałoby się są lepiej ułożeni, na pewno lepiej wyglądają, no i kończą w ten sam sposób. Także rada Steve'a Farhuda, rzucajmy się na wielkie walki już w tej chwili, dla mnie bez sensu. Osobiście moje zdanie, Państwo się mogą nie zgodzić, ja uważam, że przynajmniej jedna albo dwie walki, żeby parę rzeczy poprawić, doprowadzić go do jakiegoś lepszego, nawet nie stanu fizycznego, lepszego, no bo jak widzimy w tej chwili walczy bardzo dobrze, więc co mu zarzucić? Nie będziemy krzyczeć na niego, że ma 118 kg, jakby przegrał, byśmy krzyczeli, a wygrał i to zdecydowanie wygrał przez knockout, więc krzyczeć nie będziemy. Natomiast nie zgadzam się absolutnie z opinią taką, że powinien rzucać się w tej chwili na najlepszy, bo po co? Nie widzę zupełnie takiego powodu. Nieprzypadkowo mam koszulkę Team Watson, dlatego że Team Watson to jest ekipa, która stoi za
Adamem Kownackim, to są jego doradcy, a przy okazji najbardziej zaufani ludzie nikogo innego jak właśnie Ala Hajmona. Z nimi będzie rozmawiał, z Alem Hajmonem rozmawiał i przyjmował gratulacje Adam Kownacki zaraz po wygranej z Jago Kiladze. Tak jak wspomniałem, wydaje mi się, że gdzieś koło marca coś sensownego będę mógł Państwu w tych przekazach albo w każdych innych, które mam powiedzieć. Natomiast obecnie byłyby to spekulacje bez sensu, strata Państwa czasu mojego i wszystkich innych. Na razie życzę Państwu, tak jak sobie, zresztą bardzo udanej niedzieli. W moim przypadku była bardzo udana oglądanie Adama Kownackiego, który po raz kolejny przekonuje niedowiarków na temat swoich umiejętności. Była naprawdę fajną rzeczą. Mnie przekonał jakieś 2 czy 3 lata temu, bo kiedyś tym niedowiarkiem również byłem. Na pewno teraz już nie jestem. Pozdrowienia dla Państwa i zapraszam do oglądania i wspierania mnie w dalszym ciągu. Obiecuję, że poniżej pewnego poziomu na pewno w tych przekazach nie zejdziemy. Jeszcze raz miłej niedzieli i reszty tygodnia dla Państwa. Pozdrawiam serdecznie.